System strefowy. Zastanawiasz się, jak opanować do perfekcji naświetlanie swoich materiałów? Pewnie słyszałeś o systemie strefowym, ale nie do końca łapiesz, o co w tym chodzi. O co chodzi z tą średnią szarością i szarą kartą? System strefowy powstał tak naprawdę, aby uprościć pomiar światła oraz jego korekty w trakcie naświetlania, a następnie wywoływania. W teorii wydaje się to dosyć proste. Jednak w praktyce wymaga trochę doświadczenia i wyobraźni. System strefowy został w różnych źródłach pisanych podany jako system 9 stref plus 2 referencyjnych lub w uproszczeniu tylko 10 lub 9 stref. My przystaniemy przy wersji z 11 strefami. Wyobraźcie sobie gradient, który przenika od bieli do czerni, z tym, że został on podzielony na 11 klatek. Pierwsza i ostatnia, czyli 0 i 10, to czysta czerni i biel. Każda z nich różni się od siebie dokładnie jednym stopniem jasności w stosunku do poprzedniego lub następnego. Strefa referencyjna 0 to nic innego jak w pełni naświetlony i wywołany papier fotograficzny, jest w pełni zaświetlony. W przypadku negatywu będzie to czysta, przezroczysta baza filmu. Strefa referencyjna 10 to naświetlony i w pełni wywołany papier fotograficzny, który daje nam czystą biel. W przypadku negatywu będzie to pełna czerń. Czyli jeżeli coś umieścisz w jednej z tych dwóch stref, to albo będzie to totalnie czarne, albo totalnie białe. Jedno i drugie nie będzie zawierało żadnych informacji ani detali. Przejdźmy do pozostałych stref. Kluczową strefą jest strefa piąta, która określa nam średnią szarość, która powinna wynosić 18%. Dlaczego mówię, że powinna? Nie każdy światłomierz jest skalibrowany pod 18%, ale ten temat pomińmy i załóżmy, że każdy mierzy na 18%. Jeżeli użyjesz jakiegokolwiek pomiaru w aparacie, w światłomierzu zewnętrznym zawsze będzie dążył do tego, aby uśrednić mierzony obszar do średniej szarości. Wykonaj sobie eksperyment z białą, szarą i czarną kartką. Wypełnij nią kadr i dokonaj pomiaru światła np. w trybie preselekcji przysłony i zobacz, jak zmieniają się parametry czasu naświetlania. Aparat ani światłomierz nie wie, czy przed nim znajduje się biała, szara czy czarna karta. On tylko dokonuje pomiaru i podaje takie parametry, aby mierzony obszar sceny po uśrednieniu wynosił 18% średniej szarości. Wracając do piątej strefy i 18%. Fotografując na materiałach srebrowych, tradycyjnych, nie mamy możliwości, tak jak w przypadku fotografii cyfrowej, dokonać szybkiej korekty po nieudanym zdjęciu. Stąd zrodził się pomysł tworzenia takiego systemu, aby ułatwić innym fotografom życie. Posługując się systemem strefowym, należy pamiętać, że nawet jeżeli nie masz światłomierza mierzącego pomiar światła odbitego. Zawsze możesz korzystać z pomiaru punktowego w aparacie. Nie zagwarantuję ci, że będzie miał tak wąski kąt pomiaru jak na przykład spot mitery od 1 do 3 stopni, ale na pewno będzie to bardzo wąski zakres. Na lewo od piątej strefy znajdują się tony ciemniejsze, a na prawo jaśniejsze. I tak idąc od najciemniejszych stref, czyli pierwsza, druga, trzecia i czwarta, będziemy stopniowo zwiększać jasność naszych stopni aż dojdziemy do piątej strefy. Średnio szarej Idąc w prawo mamy szóstą, siódmą, ósmą i dziewiątą strefę. Dużo tych stref, prawda? Możesz na początek sobie ułatwić i zamknąć się w strefach od 2 do 8, gdyż strefa 1 i 9 jest tak blisko stref referencyjnych, że czasami możesz nie zauważyć różnicy. W sieci istnieje wiele opisów, które elementy naszej przestrzeni znajdują się w danej strefie. Na przykład, że zielona trawa odbija 18% światła, czyli jest średnio szara, że cegła, że wypłowiałe drewno, szara betonowa ściana i tak dalej. Ale oczywiście są to szacunkowe wartości, gdyż trawa trawie nierówna, cegła cegle, a ściana ścianie. I tutaj wkracza ona, szara karta. Jest to akcesorium fotograficzne, które zostało stworzone tak, aby odbijało dokładnie 18% światła. Może być ciężko z pomiarem i szarą kartą w plenerze w trakcie fotografowania krajobrazu, ale warto mieć to na uwadze, jeżeli robimy zdjęcia obiektom znajdującym się w zasięgu naszej ręki. Przejdźmy sobie do słownego opisu każdej z poszczególnych stref. Strefa pierwsza. Czerń ledwo rozróżnialna w stosunku do strefy referencyjnej 0. Strefa druga. Bardzo głębokie cienie z ledwo dostrzegalnymi szczegółami. Strefa trzecia. Cień, w którym możemy rozróżnić detale i dostrzegalna jest faktura. Strefa czwarta. Ciemna szarość, ciemniejsze liście, kamienie, cień na policzku portretu w słoneczny dzień, ciemne elementy krajobrazu. Strefa piąta. Ciemna skóra. Szary kamień, szare drewno, czysty, jasny, północny nieboskłon. Strefa szósta. Jasna skóra, jasny kamień, jasna szarość. Strefa siódma. Bardzo jasna skóra. Białe kamienie. Ostatnia strefa rejestrująca pełną fakturę. Strefa ósma. Białe i jasne przedmioty oświetlone w pełnym słońcu. Śnieg w cieniu. Strefa dziewiąta. Czysta biel. Śnieg w słońcu, biała kartka, praktycznie zero informacji. Wydaje się brzmieć przestarzale i skomplikowanie. Możesz za pomocą szarej karty spróbować wyznaczyć samemu przedmiot z Twojego otoczenia, który wpisze się w to zestawienie. Dobrze, wiemy czym jest średnia szarość, wiemy o piątej strefie. Wiemy mniej więcej co powinno się znaleźć w której strefie. Jak teraz to wykorzystać w praktyce? Omówmy sobie dwie sytuacje. Zacznijmy od portretu. Fotografujecie trzy osoby o różnej karnacji. Omówmy się o bardzo jasnej, jasnej i ciemnej. Podziałów jest znacznie więcej, ale na potrzeby materiału sobie to uprościmy. Pierwszą do zdjęcia bierzemy osobę ciemnoskórą. Dokonujemy pomiaru na fragment skóry, który to chcemy poprawnie naświetlić i otrzymujemy parametry 5,6 i 1,250 sekundy. Wedle systemu strefowego osoba ciemnoskóra, nie mylić z czarnoskórą, wpisuje się w piątą strefę. Więc dla poprawnej ekspozycji wykonujemy zdjęcie z takimi parametrami, jaki pokazał nam światłomierz. Podchodzi kolejna osoba, tym razem o jasnej karnacji skóry. Dokonujemy pomiaru i nagle czas zmienia się z 1,250 na 1,500. Dlaczego? Bo jaśniejsza skóra odbije więcej światła niż osoba ciemnoskóra. Jeżeli naświetlimy osobę o jasnej skórze zgodnie z parametrami światłomierza, to umieści na jej skórę w piątej strefie i będzie jej bliżej do ciemnoskórej niż jasnoskórej osoby. Dlatego też mimo iż odbija więcej światła i światłomierz z czasem 1,500 umieści ją w piątej strefie, musimy ją przesunąć do strefy szóstej, czyli rozjaśnić. A zatem wpuścić więcej światła. Więc musimy z powrotem ustawić czas 1,250 sekundy. Podchodzi trzecia i ostatnia osoba, o bardzo jasnej karnacji. Dokonujemy pomiaru i światłomierz pokazuje nam czas 1000, ze względu na jeszcze większą ilość odbitego światła. Ponownie, jeżeli użylibyśmy takiego czasu naświetlania, umieścilibyśmy osobę o bardzo jasnej karnacji jako ciemną skórą, co byłoby niezgodne z prawdą. Stąd musimy przesunąć ją do odpowiedniej strefy, czyli strefy numer 7. Aby to zrobić musimy się przesunąć o dwie strefy, czyli dokonać korekty ekspozycji o 2 eV. A więc w naszym wypadku wydłużyć czas o 2 eV, czyli do 1 250 sekundy. Teraz się ktoś zastanawia, to po co w ogóle mierzyć światłem punktowym w trakcie wykonywania portretów? Oczywiście w prostych warunkach dobrze się sprawdzi użycie pomiaru światła padającego i bez większych korekt przy dobrym ustawieniu światłomierza względem modela aparat pomiar wyjdzie bardzo dobrze. Pomiar punktowy spisze się w scenach o bardzo dużym kontraście, i tam, gdzie będziemy chcieli konkretny fragment naświetlić odpowiednio, za przykład może podać chociażby portret w technice niskiego czy wysokiego klucza, czy też portret w ostrym oświetleniu z głębokimi cieniami. Przykład z portretami miałbym tylko ułatwić zrozumienie działania systemu strefowego w fazie początkowej. Przejdźmy do kolejnego etapu. Załóżmy, że fotografujemy krajobraz. I w zależności od rozpiętości naszego kadru, tych stref jest mniej niż w systemie strefowym, albo co trudniejsze więcej. Sztuka polega na tym, aby wszystkie elementy kadru zmieścić w tych dziewięciu strefach, a jeżeli stref jest więcej, będziemy musieli dokonać korekty w trakcie wywoływania. Stąd bardzo spopularyzowane powiedzenie naświetlej na cienie wywołuj na światła. Załóżmy sobie typową scenę dla tego typu sytuacji: śnieżny krajobraz z ostrym słońcem i niebieskim niebem oraz dużą ilości cieni. Jak to mierzyć? Warto zacząć od poszukania czegoś, co będzie odbijało 18% światła, coś średnio szarego. Ciężko w zimie o średnio szarą trawę, więc musimy poszukać innego punktu odniesienia. Mamy niebieskie północne niebo i to ono będzie naszym punktem odniesienia, który umieścimy w strefie piątej. Dokonujemy pomiaru, odczytujemy wartości. Zakładamy, że mierząc na niebo otrzymaliśmy parametry f 8 125 sekundy. Jeżeli dokonamy ponownego pomiaru na śnieg w świetle słońca. I otrzymamy pomiar F32, czyli jest to plus 4 F, to znaczy, że nasz śnieg znajduje się w tej strefie, w której powinien, czyli w strefie 9. Jeżeli dokonamy pomiaru na bardzo ciemne elementy naszej sceny i otrzymamy pomiar F28, czyli minus 3 f to znaczy, że te cienie znajdują się trzy strefy niżej, czyli w strefie numer 2, co nadal mieści się w rozpiętości naszej skali. A co, jeżeli elementy kadru znajdują się poza strefą? Tutaj potrzeba już naprawdę sporo wyobraźni i praktyki, aby to wszystko przesunąć. Będziemy musieli zdecydować, które elementy kadru ewentualnie utracimy w strefach referencyjnych na poczet innych części kadru. Albo pójdziemy drogą naświetlaj na cienie i wywołuj na światła, skracając odpowiednio czas wywoływania, nie dopuszczając do przewołania się świateł. W przypadku fotografii krajobrazów bardzo pomocne mogą okazać się filtry neutralne szare, tak zwane ND filters, pełne lub połówkowe. A tam system strefowy. Użyjemy standardowego pomiaru i będzie GIT. No niby GIT, ale nie do końca. Jeżeli chcecie w pełni świadomy sposób panować nad światłem, wiedza na temat systemu strefowego jest niezbędna. Coraz rzadziej się on przydaje w świecie postępującej cyfryzacji, ale nadal jest sporą podporą dla fotografów tradycyjnych. Zanim oglądasz ten materiał jeszcze raz w ramach powtórki, wykonaj sobie prosty test z aparatem cyfrowym. Z trybem pomiaru punktowego ustawiając tak, aby zdjęcia na ekranie wyświetlały się jako czarno-białe. Pamiętaj tylko, że zasada na naświetlaj na cienie, wywołuj na światła nie sprawdza się w przypadku fotografii cyfrowej. Oczywiście, jeżeli nie wiesz czym jest trójkąt ekspozycji, to nie zabieraj się za system strefowy, a koniecznie zobacz odcinek na temat trójkąta ekspozycji na moim kanale oraz o pomiarze światła. Z pewnością pomogą Ci one lepiej zrozumieć system strefowy. Jeżeli materiał Ci się podobał i był dla Ciebie pomocny, koniecznie zostaw łapkę w górę, nie zapomnij o dzwoneczku i zostawieniu subskrypcji, aby w przyszłości cieszyć się jeszcze większą ilością darmowych materiałów.